do Was z długo wyczekiwanym przez Was odcinkiem dotyczącym tematu kreski. Wiem, że wiele z Was, nawet tych osób, które się malują już od dawien dawna, ma nadal z tym problem. I ten filmik nie jest po to, żeby rozwiązać Wasz problem raz na zawsze, ale jest po to, żebyście mogły zobaczyć, jak ja sobie z tym radzę i jeżeli macie podobną budowę oka do mojej, to być może akurat moja metoda okaże się dla Was przydatna. Chciałabym również w tym filmiku Wam pokazać produkty, jakimi można wykonać kreskę, jakimi ja to robię i jakimi uważam, że można to wykonać po prostu najłatwiej, najsprawniej i najbardziej prawidłowo. No i pokażę Wam też sprzęt, którym można wykonać takowe kreski. I pokażę Wam również wśród tych sprzętów jeden ten, który moim zdaniem jest taki najbardziej pomocny, jeżeli chodzi o wykonywanie tej czynności, która czasami dla każdej z nas jest po prostu udręką, bo chcemy to zrobić szybko, sprawnie, ładnie i elegancko, a nagle się okazuje, że coś nie wychodzi. Więc jeżeli akurat masz z tym problem i szukałaś tematu, jak sobie z tym poradzić, to serdecznie Cię zapraszam do dalszego oglądania. Moim zdaniem takimi podstawowymi jakby cechami, jakimi się musimy charakteryzować, żeby wykonać prawidłową kreskę, to jest nie trzęsąca się ręka lub nie mająca skłonności do trzęsienia się, nie mrugające oko za wszelką cenę, bo to też może utrudnić życie, no i też umiejętność skupienia swojego otwartego oka dłużej niż przez chwilę, tak jak normalnie mrugamy co chwilę. Po prostu przy namalowaniu kreski przydaje się właśnie opanowanie tych takich swoich odruchów bezwarunkowych. I moim zdaniem te trzy rzeczy właśnie są bardzo istotne. Powiem Wam szczerze, że ja tak naprawdę dopiero niedawno doszłam do tego, jaka kreska pasuje do mojego oka, jak ją wyprowadzić, jak wyprowadzić tutaj ten skos, jeżeli chodzi o jaskółkę. A wynika to wszystko z tego, że po prostu dopiero z czasem tak naprawdę poznajemy swoją twarz, poznajemy swoją budowę oka i dopiero z czasem widzimy, co nam najlepiej pasuje. I to jest też taka moja, mogłabym tutaj użyć słowa złota rada, bo może nie jest to nic odkrywczego, ale tak jest naprawdę. Jeżeli nie potraficie wykonać tej kreski na dzień dobry, to nie świadczy to o tym, że jesteście niezdarami, że jesteście nieumiejętne, że po prostu nie macie talentu, tylko świadczy to o tym, że po prostu nie macie wprawy. I tak naprawdę wszystkiego się można nauczyć, tylko po prostu trzeba się w tym trenować. Więc ja właśnie w taki sposób nauczyłam się kreski, nikt mi tego nie pokazał, nikt mnie tego nie nauczył, po prostu nauczyłam się tego sama. Z biegiem czasu również znalazłam odpowiedni do tego sprzęt i akcesoria związane z, jeżeli chodzi o produkty, związane właśnie z nakładaniem takowych produktów do eyelinera, nie wiem. Znalazłam i sprzęt, i akcesoria do tego, jak wykonać taką kreskę, więc po prostu uważam, że każdy musi sam do tego dojść. Ale dzisiaj nie o tym, tylko dzisiaj o tym, jak ja sobie z tym tematem radzę i jakie mam dla Was właśnie porady, jakie mam takie antyporady, czyli czego nie powinnyście moim zdaniem robić, co może Wam tak naprawdę utrudnić tylko tą pracę. Na początek powiem może troszeczkę o sprzęcie i zacznę od pędzelków różnorakich. Mam przy sobie tutaj wszystkie pędzelki te, które przez całą moją historię makijażową się przewijały i których po prostu używałam do wykonywania właśnie kreski. Ale zaczęło się to od czasu, kiedy tak naprawdę zaczęła się też moja historia z produktem żelowym do malowania kreski, a zaczęła się ona rok temu, bo wcześniej zawsze używałam pisaków albo eyelinerów w kałamarzu i to nie były dobre rozwiązania dla mnie. Ja po prostu te kreski jakieś miałam, już takie kulfony, wiecie o co chodzi, takie no, kreską prawidłową tego nazwać nie można. I od kiedy odkryłam właśnie pędzelki i od kiedy odkryłam eyeliner żelowy, który Was za chwileczkę Wam pokażę, to od tego czasu po prostu to wszystko się ułatwiło. Ale przechodząc do rzeczy. Pędzelki, które możemy znaleźć do eyelinera, są to chociażby pędzelki z taką właśnie ściętą skówką, jak możecie zobaczyć. I tutaj akurat mam pędzelki z trzech różnych firm. Ten największy to jest z firmy Sunshine Minerals, ten drugi to jest z firmy Maestro model 780. A ten trzeci, taki króciutki, to jest pędzelek do eyelinera z Nancy, który się nazywa Precise Band Eyeliner. I one wszystkie służą oczywiście do tego samego celu, mianowicie do tego, aby namalować sobie kreseczkę. Tylko teraz tak, ten, który jest z Maestro, on jest taki całkowicie, jak widzicie, taka laseczka. Więc on też jest fajny, ale on troszeczkę jednak może tutaj
być problematyczny, przez to, że jest taki całkiem wygięty, a te, które są tak semi-wygięte, tak pośrednie, właśnie tak jak ten Znanszy, czy tak jak ten właśnie Sunshine Minerals, to one, moim zdaniem, to jest najbardziej idealna opcja dla tych osób, które zaczynają z kreską i które chcą się jej nauczyć. I dzięki takiemu pędzelkowi możecie tak precyzyjnie to zrobić, możecie sobie ten pędzelek nie tyle tak czubkiem, co możecie sobie go tak po prostu położyć i dosłownie przejechać, później tylko wyprowadzić tutaj też w odpowiednim kącie, przez to, że właśnie ta skówka jest taka zgięta, ta końcówka, to możecie sobie też tutaj po prostu bardzo fajnie wyznaczyć tą granicę kreski, jeżeli chodzi o jaskółkę. I to jest moim zdaniem, to są najlepsze moim zdaniem pędzle, które każda z Was powinna się zaopatrzyć, jeżeli dotychczas ich nie miała, a nadal ma problem z kreską. Kolejne pędzelki, które można znaleźć w ofercie różnych firm do eyelinera, to jest to również pędzelek taki typowy skośny. Jest to pędzelek akurat, który ja mam, jest to pędzelek z firmy Sunshine Minerals. I ten pędzelek charakteryzuje się tym, że ma tą końcówkę taką troszeczkę bardziej twardą i to też ułatwia zdecydowanie pracę z eyelinerem, więc również nakładacie produkt po prostu na końcówkę tego pędzelka i możecie sobie wyrysować tą kreskę. Ja osobiście za tym nie przepadam, za tą metodą, jakoś nie do końca ona do mnie przemawia, jakoś nigdy nie za bardzo mi to wychodziło, ale wiem, że są dziewczyny, które tego używają i wiem, że ten pędzelek się równie dobrze sprawdza. No i kolejny pędzelek to jest pędzelek, który jest przeznaczony ogólnie do brwi, bo tak go firma Zoeva nazwała, Browline, ale również swego czasu ostatnio chyba też właśnie na kanale Natalie Beauty ona też pokazywała właśnie, że można bardzo fajnie sobie wyznaczyć tutaj taką króciutką jak półkę, bo de facto można tak przyłożyć ten pędzelek tutaj tylko i po prostu tak jak ja to mówię, zrobić taki tik, po prostu już mamy wtedy kreskę i już widzimy, jak ona właśnie ma przebiegać, jak wracać, więc można na przykład pędzelek właśnie ten do brwi użyć do wyprowadzenia sobie prawidłowo kreski. No i dwa ostatnie pędzelki, które chcę Wam pokazać, są to pędzelki z Maestro. Jeden z tych pędzelków jest taki, również ze ściętą końcóweczką, jest płaski, ale to jest model 660, ale on jest taki bardzo, bardzo drobny. Możecie zauważyć, że ten skośny, który wcześniej pokazywałam, patrzcie, jak on jest duży w porównaniu do tego właśnie z Maestro. Więc one ogólnie tak różnią się zdecydowanie, ale ten jest właśnie fajny, jeżeli chcecie gdzieś tutaj precyzyjnie sobie bardziej dopracować kreskę przy linii rzęs, gdzie na przykład gdzieś tam Wam coś nie do końca wyszło i chcecie to sobie wyrównać, to właśnie takim fajnym, drobnym, takim precyzyjnym pędzelkiem sobie możecie w to miejsce dotrzeć. I ostatni pędzelek, który chcę Wam pokazać, to też jest pędzelek z Maestro, jest to model 780. I ten to jest typowy taki po prostu prosty pędzelek z taką szpiczastą końcówką. I moim zdaniem ten pędzelek to jest najlepsza opcja, jaka może być. Ja codziennie nim rysuję kreski, odkąd zaczęłam to robić tym po prostu akcesorium w postaci pędzla, to moje życie kreskowe się całkowicie odmieniło i totalnie przestałam mieć problem po prostu z tym, żeby namalować kreskę. Oczywiście czasami się zdarza taki dzień, że jest no kreska day i nic nie wychodzi i trzeba sobie dać spokój, ale to wtedy jest no kreska day i trzeba sobie dać spokój, nie należy nas tym w ogóle ubolewać, nie należy się tym przejmować, zrażać, a tym bardziej, broń Boże, uważać siebie za jakąś niezdarę, więc to jest zdecydowanie mój produkt numer jeden do malowania kresek i ja go serdecznie wszystkim polecam. Można nim naprawdę wyrysować fajną, precyzyjną, ostrą końcówkę kreski, jeżeli chodzi o właśnie jaskółkę. I tak, to jest zdecydowanie mój faworyt. No i teraz chcę Wam pokazać produkty, którymi ja to robię i którymi uważam, że powinna to robić każda osoba, która się w ogóle zabiera do tego totalnie. No chyba, że sobie doskonale radzicie z czymś innym, ale jeżeli jesteście tutaj, to chyba szukacie sposobu na to, w jaki sposób to zrobić idealnie, więc moim zdaniem to są produkty, które właśnie pozwalają to zrobić idealnie. I jest to eyeliner żelowy od Maybelline oraz Duraline z Mugglota. I ten produkt Duraline, nie wiem czy wiecie, ale służy właśnie do tego, żeby sobie rozrzedzić odrobinkę właśnie ten eyeliner żelowy. I dosłownie nakładacie odrobinkę na końcówkę pędzelka i tak jak możecie to za chwileczkę zobaczyć na filmie, po prostu ciach, bach i kreska jest namalowana. Tylko jest parę takich rzeczy, na których się trzeba skupić i o których trzeba pamiętać, żeby właśnie wykonać to prawidłowo. Więc to są takie moje dwa produkty. No i też oryginalnie do tego eyelinera, słuchajcie, dołączony jest taki pędzelek, który ma z jednej strony ma właśnie pędzelek, a z drugiej strony ma gąbeczkę i można dzięki temu na przykład sobie rozetrzeć kreskę. Ja za takimi kreskami roztartymi nie przepadam, ale tak, jest tutaj taki właśnie
pędzelko rozcieracz właśnie w zestawie, więc Wam o tym mówię. No i takim moim trikiem, słuchajcie, który może też ułatwić życie wielu osobom, które być może próbowały już gdzieś tam się kiedyś polubić z eyelinerem żelowym, ale nie do końca im to wyszło, to moją taką podpowiedzią jest to, aby na sam koniec, kiedy namalujecie kreskę i kiedy ona jeszcze nie wyschła, a nie chcecie na przykład, żeby Wam się coś odbiło, jeżeli na przykład macie opadającą powiekę, albo nie chcecie po prostu, żeby Wam się coś gdzieś tam nieszczęśnie rozmazało za chwilę, jak nie wyschnie do końca, to warto, słuchajcie, wziąć sobie skośny pędzelek. Ja do tego celu używam właśnie tego pędzelka przeznaczonego przez firmę Zoeva do brwi. Biorę odrobinkę matowego cienia, akurat zawsze używam tego cienia z paletki Tenils od Maybelline. Biorę ten czarny, matowy cień, nakładam go odrobinkę na końcówkę właśnie pędzelka i po prostu to, co wyrysuję sobie tą kreskę, którą wyrysuję sobie eyelinerem żelowym, po prostu później przykładam, jakby gruntuję ją po prostu cieniem matowym i powiem Wam, że to jest kreska, która jest nie do zdarcia. Nic Wam się nie odbije, nic Wam się nie rozmarze, no i po prostu będziecie mogły w ciągu 5 sekund dosłownie wykonać to i nie bać się, że za chwilę na przykład wyjdziecie z łazienki czy z pomieszczenia, w którym się malujecie, i że Wam się coś odbije, bo tworzycie oczy, nie wiem, cokolwiek. Więc to jest taki mój trik i ja go wykonuję, a czasem kiedy go wykonuję, to przestałam mieć problem właśnie z odbijającą się kreską na górnej powierzchni. Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, że kiedy wyznaczacie sobie linię kreski, to pamiętajcie o tym, żeby zachować niepisane, niewidoczne granice, czyli granica koniec nosa, tutaj skrzydełko nosa i po prostu brew. Dzięki temu będziecie wiedziały, jak na Waszej budowie oka ma przebiegać właśnie wyciągnięcie tej jaskółki. Możecie również sobie taśmą klejącą zwykłą wyznaczyć tutaj te miejsce, gdzie ma się Wam ta kreska załamać i dzięki temu możecie sobie wyrysować tą kreskę i później po prostu odkleić taśmę i tyle. I jeszcze jedna taka moja ostatnia już teoretyczna rada, jak malujecie kreskę, to zawsze patrzcie na wprost i wyznaczcie sobie delikatne miejsce, gdzie Wam się ma ta kreska tutaj załamywać, jeżeli chodzi o jaskółkę. Nie patrzcie pod kątem, tak od lustra, nie naciągajcie sobie okie rzeczy, które odradzam po prostu robić i które wiem, że być może wydają Wam się, że Wam to ułatwi, ale w koniec końców Wam to utrudni i nie będziecie miały zamierzonego efektu osiągniętego. Dobra, więc teraz przechodzimy już do kreski. Kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki, tego typu złote rady. Tak, to by było chyba na tyle, co chciałam Wam przekazać. Mam nadzieję, że tak, taką pilią wiedzy jest wszystkim tym, co sobie odnotowałam, o czym chciałabym Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik ten okaże się przydatny. Koniecznie podzielcie się ze mną tym, w jaki sposób Wy wykonujecie kreskę i czy macie jakieś swoje złote rady właśnie do tego, aby może podzielić się z nimi z innymi, albo być może ja coś też od Was podkradnę. Także tak, mam nadzieję, że filmik okazał się przydatny. Ja chętnie się czegoś dowiem od Was. Serdecznie dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!